Wybierz Pafiporta. Klucz do bezpiecznego i stylowego życia. www.pafiportadrzwi.pl. Jesteśmy już po gali z Drive Tube 2, a ze mną Mariusz Krzeszowski, który wygrał co-main event z zawodnikiem, gospodarzem Mateuszem Golom. Mariusz, jak ocenisz twój pojedynek i twoją postawę dzisiejszą w klatce? Generalnie co do samej walki, myślę, że z mojej strony miałbym sobie parę zarzutów, co mogłem zrobić lepiej. Natomiast udało się wygrać, była wojna, były trzy pełne rundy, także jest bardzo dużo doświadczenia z wiele bardziej doświadczonym zawodnikiem, bo to jakby nie patrzeć moja trzecia zawodowa walka, a on z tego co wiem na koncie dziewiąta. Ma ich dziewiąta i jeszcze dwie w K1, więc łącznie 11. Tak, także jest on wiele bardziej doświadczony zawodnik, twardy, wielki chłop, mega mi się podobała walka z nim. Troszeczkę za bardzo się podpaliłem w paru momentach, bo myślałem, że go skończę przed czasem, przez co troszeczkę mi tlenu brakło, ale udało się to doprowadzić punktowo do końca, więc sam z siebie jestem zadowolony, bo mamy wygraną. Twoi trenerzy co mówili po tym pojedynku? No generalnie przyjechał ze mną Bartosz Jezierski, zadowolony, jak to Bartosz zawsze jest zadowolony, jak wygrywamy. Także od początku mieliśmy dobre, mocne morale. Także myślę, że jest zadowolony, wyciągnie wnioski, co mogę poprawiać na przyszłe walki i tylko oby się dalej bić. Do kiedy teraz przerwa z treningami? Myślisz, że do końca roku sobie zrobisz i wrócisz w 2024 dopiero na trening, czy jednak tak długo bez sportu nie będziesz potrafił wytrzymać? Myślę, że do świąt sobie zrobię przerwę, bo na pewno piszczel mam mocno obity, na pewno dłoń mam mocno obitą, także ten tydzień na pewno sobie zrobię troszeczkę luzu. Ale myślę, że między świętami a Sylwestrem już do delikatnych rozruchów wrócę, żeby... Ja nie lubię być w ofie, bo mi to przeszkadza, mnie nosi, także... Tak, dokładnie. A ja troszeczkę tym żyję. Jak nie idę na trening, to jestem zły, także myślę, że za chwilę będę wracał do jakiejś pracy. Słuchaj, plany twoje przyszłościowe są związane tylko z organizacją Strive, czy jesteś wolnym strzelcem? Ja nie jestem wolnym strzelcem, ja jestem uwiązany kontraktem z Babilonem. To czyli to było tylko wypożyczenie dzisiaj? To ja na razie jestem umówiony tylko na tą walkę, to było wypożyczenie. Ja mam kontrakt aktualny z Babilonem. Na kiedy będą jakieś najbliższe walki nie wiem i nawet jakbym wiedział, to pewnie bym nie mógł powiedzieć. Natomiast tu jestem powiedzmy wypożyczony na tą walkę, bo mieli chłopaka twardego, mocnego, szukali przeciwnika. Artur Gwóźdź do mnie zadzwonił, że mówi: słuchaj, nie będziesz miał problemu z Babilonem, damy ci zgodę, chcesz tą walkę, bo w Babilonie na razie na tą chwilę w tym roku nie mieli jakiejś propozycji. Mówię, biorę to tu, jak jest możliwość, ale no przyszłościowo nadal jestem związany z organizacją Babilonem MMA. W Babilonie chciałbyś sięgnąć po ten tytuł mistrzowski? Oczywiście, przecież jakby nie patrzeć, aktualnie posiadaczem pasa jest Piotr Wawrzyniak, który jest wolnym strzelcem, także pas 8-4 przechodzi tymczasowy, ma ARES, tak? A Piotr Wawrzyniak, z tego co wiem, będzie zwalniał pas, chyba że się jeszcze z organizacją dogada, nie wiem. Ale jak zostawi ten pas, no to chciałbym, żeby został u nas w klubie. Myślisz, że na ten moment byłaby szansa już walki z Aresem, czy jeszcze jednak to zbyt wcześnie? Nie, myślę, że zdecydowanie za wcześnie, patrząc na fakt, że to była moja trzecia zawodowa walka i ostatnią jednak w Babilonie przegrałem. No to myślę, że muszę sobie zbudować jakąś serię tych zwycięstw, żeby takiego tytułu shota dostać. Słuchaj, masz jakiegoś takiego zawodnika na celowniku, z którym chciałbyś się zmierzyć w najbliższym pojedynku, czy jednak nie jest dla ciebie to jakoś takie bardzo ważne? Nie, tak naprawdę nie mam zawodnika, z którym chciałbym się jakoś bardzo zmierzyć, ale ja nie wybieram sobie zawodników. Ja dostaję telefon, jest chłopak taki i taki i przeważnie nie kalkuluję, tylko się na to zgadzam, bo lubię wyzwania i chcę się bić z mocnymi gościami, a nie wybierać sobie, że ten będzie pode mnie wygodny, bo ma takie mocne, takie słabe strony. Nie, chcę się bić, pokazywać, że jestem z walki na walki mocniejszy, charakterniejszy, mam coraz większy wachlarz technik. I nie chcę sobie wybierać przeciwników. Ogólnie dzisiaj walczyłeś w Radomiu z zawodnikiem gospodarzy, ale tak naprawdę pewnymi momentami tylu kibiców tutaj było twoich, że twoje nazwisko było tak głośno skandowane, że ci miejscowi kibice nie mogli się przebić. Generalnie tak, przyjechałem z Poznania, ale mój dom rodzinny to jest dobre 50 km stąd. Ja jestem, pochodzę ze Świętokrzyskiego. Dokładnie. A jaka miejscowość? Dokładnie z małej mieściny pod Ostrowcem Świętokrzyskim, jaką jest Nietulisko Duże. To jest wieś, kompletnie wieś. Stamtąd pochodzę, tam się wychowałem, ja w Poznaniu mieszkam jakieś 4 lata, także tu są moje korzenie. Także przyjeżdżając na galę w Radomiu od razu wiedziałem, że będą moi ludzie, z którymi się wychowałem. Także wielki ukłon im za to, że przyjechali, że tak głośno krzyczeli, bo ich słyszałem. Pomimo, że mieliśmy przeciwnika, który jest
z Pionek bodajże, także zaraz obok Radomia i tu mam masę swoich zwolenników w Radomiu. To nadal moje nazwisko było niesione echami sali. Tak jest. Słuchaj, czy klub, w którym teraz trenujesz, to był twój główny powód wyjazdu do Poznania, czy po prostu to była jakaś inna przyczyna, że się wyprowadziłeś akurat tam? Generalnie nie. Klub był, że tak powiem, bardzo dużym plusem, natomiast nie był to główny powód. Chciałem się wyprowadzić do większego miasta, natomiast chciałem nie jak wszyscy postawić na Warszawę i Kraków, co mamy blisko. Chciałem bliżej zachodu uderzyć, więc celowałem Wrocław bądź Poznań. No i jakoś tak po prostu palcem na mapie wybrałem ten Poznań. Od razu wiedziałem, że no jeżeli Poznań, no to idziemy do Smoka. I tam tak naprawdę się zakorzeniłem dość mocno. Poznałem mega fajnych ludzi, mamy mega rodzinną atmosferę i myślę, że dopóki moja droga będzie w Poznaniu, tak klub zostaje zawsze ten jeden, bo jest dla mnie jak rodzina. To może teraz ten okres przedświąteczny. Weźmiesz sobie, przeczytasz książkę Borysa Mańgowskiego, no trenujecie w jednym klubie, Zostań fajterem, którą wydał, może jesteś ciekawy po prostu, co on tam opisał w tej książce. Generalnie jeszcze jej nie mam, przeczytam na pewno, to nie ma innej opcji. Zachęcam w ogóle do kupowania książki, bo Borys jest, jakby nie patrzę, z naszym zawodnikiem, jednak moim kolegą z maty, także bardzo gorąco zachęcam do zajrzenia do lektury. Słuchaj, na sam koniec, chciałbyś jeszcze kogoś pozdrowić, oprócz kibiców, którym podziękowałeś? No oprócz kibiców, no to jak najbardziej muszę podziękować wszystkim sparring partnerom, całemu klubowi, trenerom z klubu, Bartoszowi Izierskiemu, Piotrkowi Sawińskiemu, trenerowi Balonowi, Bartko, komu jeszcze, przede wszystkim sponsorom Foodie jako catering, trenerowi Dawidowi Markowskiemu, jak najbardziej Strefie Mocarzy od suplementów, Barberowi Kleszczowi, wszystkim sponsorom, którzy byli ze mną, którzy mi pomagali do tej walki. Każdy, kto trzymał gdzieś za mnie kciuki, kibicom, mojej kobiecie i myślę, że no to jest pełna lista. Mariusz, gratulacje raz jeszcze za twoją wygraną, dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo. Obserwujcie tego fightera i subskrybujcie kanał Za Ciosem. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Zadbaj o bezpieczeństwo i komfort swojego domu, mieszkania i firmy z marką Puffy Porta, częścią PPHU Składy Budowlane Paciorek. www.puffyportadrzwi.pl i przekonaj się, jak łatwo można połączyć bezpieczeństwo z pięknem. Puffy Porta.